Okej, no to tutaj kontynuacja tej gry króciutka, bo ja widzę, że po prostu nie da tego rady. Chyba zatrzymać, zaraz się zorientuję, jak to zatrzymać, zapisać, wyjść z gry i tak dalej. Więc tak, kupujemy teraz, znaczy sprzedajemy skrobie i medical plants, zdobywamy kasę. Już to jakoś funkcjonuje. Jest tylko taki problem, że ta kolonia ma jeden tutaj silnik tutaj wiatrowy, nasz ten wind turbine, turbinę wiatrową. Jak coś sieknie w to, to jest po nas, jakby walnie większy tutaj power collector, to podobnie. Więc, ale jest super, bo mamy tutaj jedną śluzę, drugą śluzę z tej strony i oni nie muszą łazić za dużo, aby tutaj nakopać. Więc jedzenie już jakoś się produkuje, mamy dwa biodomy. Tutaj produkuje dużo ryżu, to ponoć bardzo szybko rośnie. Tutaj trzeci ryż, znaczy tu ziemniaki. Moment, tu tak działa ten klik, że. O, okej. Tutaj paleta ryżowa. O, tu jest problem w grze. O, tu klikam i tu nie mogę wybrać. Dobra, tu muszę w rogu. Dobra, czyli paleta ryżowa, tutaj jest potato, czyli ziemniak i tutaj mamy tak, fasolka, ryż i cebula. No więc teraz, o, kolejne coś tutaj, Boże, trading ship, a, przywiozło, mam resursę, dobra. Dobra, okej. Teraz tu bioplastik, tu coś produkujemy. Tutaj widzę, zabrakło tego. Okej, czyli widzę, że tak, trzeba tu dorzucić jednego. Tutaj control center. To już control center, spróbujmy security console. Nie wiem, do czego mi to może służyć. Radio console. Teleskop. Dobra, teleskop. Spróbujmy teleskop. A po co nam teleskop? Radio. Radio. Dobra, security console, to jest ważniejsze. Okej. Dobra, to teraz co by się działo tutaj dalej, to nie wiem. A, ty wwozisz tutaj coś. Dobra, musimy chwilę na to poczekać. Tu siada nam zasilanie, bo oczywiście, jak miałem rację, że wiatrak po prostu stanął. Dobra, schodzi nam energia. Ile to produkuje? Dobra, zaraz będzie dzień, ale wiatrak stanął, no po prostu. Tak, brakuje nam panelu słonecznego, więc dorzucimy. Niech tylko dzień stanie. Albo to może już teraz trzeba wrzucić. Tak, bo tu zaraz za szybko zejdzie. Więc zróbmy w ten sposób. Wiatrak czy panel? Panel, dobra. Panel, solar panel. Dwa, oczywiście, no. Solar panel. To się ładuje, ale. Kolejne problemy. No. Nie może ci łatwiej, ciut łatwiej, tak, żeby tak było sensowniej, ja bym powiedział. To dalej schodzi, no, co, solar panel. Tu słabo daje, jeszcze się nie rozkręciło, dobra, czyli musimy kolejny panel dać, tak jak myślałem. Panel. Coś tu. Panel. Dajemy panel.
No jest panel, no i co dalej? Dobra, tutaj czekamy na surowce, musimy przyspieszyć. Zobaczmy, jak to z daleka wygląda. Nasza... No, ślicznie, ślicznie to wygląda, ale... Nie wiem, czy to ma sens, czy to działa. Okej. Dobra, coś tam produkujemy. Ho! Sandstorm, o Boże. Dobra, sprawdźmy teraz, co tu można zrobić. Security console. Tutaj... Security consoles, dobra. Tak, we'll stay indoors. Dobra, czyli musimy żółty alarm, że się schowają? Tak, żółty alarm. Musimy po prostu się schować, bo... A ty robot co? No właśnie, o, mówiłem. Kondycja słaba i... Już, yellow alert. No bo coś tu się produkuje? No teraz tak, ale... Dobra. No to żółty alarm, no. Chwilę musimy to przeczekać. Teraz jest tutaj kłopot z sztormem. Więc no, chwilę czekamy. W spokoju, w ciszy, w skupieniu. Zanim to minie. Żółty alarm chyba trzeba wyłączyć. Tak mi się wydaje, że nie jest to już problem. Dobra, zastanówmy się, czy to ma sens jeszcze utrzymywać ten żółty alarm. Z tego co pamiętam, red, yellow. Jest to jest yellow. Dobra, to wyłączmy alarm. W takim razie. Ok, wyłączamy alarm. Security consoles, no alert, super. Dobra. I musimy tutaj budować kolejne elementy. Metal jest, metal się produkuje, wyśmienicie, super. Więc z tego co widać, to ta kolonia nawet ma sens. Już trochę sobie tu radzi. Tu nawet, o, brakuje pracownika. No dobra, załóżmy, że już jest troszkę lepiej i teraz odpalimy nam kolonistów, żeby przybywali. Czyli tak, pracowników, biologów nie, musi być więcej pracowników. Inżynier jakiś tam się może pojawiać, jeden medyk, powiedzmy, jakby się udało. Strażnik... Dobra, po co mi ten strażnik na razie, nie wiem. Dobra, załóżmy, że jakiś tam strażnik mógłby się pojawić od biedy. Dobra, i czekamy, może się coś pojawi. Posiłków jakoś jest, troszeczkę. Tu robot się buduje. Czy tutaj robot był jakiś przy śluzie? Czy ktoś go zauważył? Dobra. Więc tak. Dobra, tu to już jakoś znowu słabo funkcjonuje. Czyli noc, tak. Noc jest problematyczna. Dobra, czyli próbujmy odpalić jeszcze jeden wiatrak. Tak, czyli water extractor, starport, water tank, teleskop.
Nie wiem po co nam signpost, znak kolonii, niepotrzebny na razie. Odpalmy po prostu jeszcze jeden wiatrak. Czasami to funkcjonuje, czasami nie. Trzeba się do tego przyzwyczaić. Postawmy po prostu tutaj jeden wiatrak. Dobra, jeszcze jeden wiatrak się przyda. Jakoś on tu produkuje tyle energii, no. Więc mamy szansę, powiedzmy, skorzystać, tak? Dobra, ten nic nie produkuje. Nie, produkuje trochę. Dobra. Więc w takim razie tutaj mamy to, co mamy. Czyli kolonia nasza jakoś funkcjonuje sobie tak słabowato, ale jakoś może to działać. Chyba na tym przerwiem taki odcinek, bo tu się coś udało sensownego, taki krótszy będzie troszeczkę. I to było na tyle w tym odcinku. Póki kolonia działa, to no to działa, to się można cieszyć. Dobra, lajki, jakieś subskrypcje i inne tego typu sprawy spowodowałbym, żebym się chciało bardziej w to grać, bo jest to dosyć męczące, czasem trzeba zjeść, czasem trzeba coś innego zrobić, a tu jednak gra wymaga dużo uwagi. Okej, to do miłego kolejnego spotkania.